Pierwszy sezon Powstania Smoków już za nami. Przez chwilę widzieliśmy w nowych odcinkach nową, tajemniczą postać, która posiada moc żywiołu, a dzisiaj sobie o tej postaci porozmawiamy, ponieważ dostaliśmy nowe informacje na jej temat. Mam na myśli oczywiście siostrę cesarzowej Beatrix, czyli Zeatrix. Zeatrix Vespasian Orus. Była ona w odcinku 18, Moc Absolutna, jednak nie pojawiła się w samym serialu, a w retrospekcji cesarzowej. Jak się okazuje, była ona siostrą bliźniaczką dla Beatrix, która urodziła się zaledwie minutę przed nią, przez co odziedziczyła moc żywiołu po swoim ojcu. Jednak jaka to jest moc żywiołu? Aktualnie tego nie wiemy, ale jak się okazuje, niedługo to się zmieni. Jeden z użytkowników zapytał na Twitterze Doka o to, czy dowiemy się w przyszłości, jaką moc posiada właśnie Zeatrix, na co Dok odpowiedział oczywiście. Oznacza to mniej więcej tyle, że ta postać powróci do Ninjago i zobaczymy ją po raz kolejny. Pytanie brzmi, czy powróci znowu w retrospekcji i dowiemy się, jaką ma moc właśnie z retrospekcji, czy po prostu powróci jako postać w serialu, która będzie brała udział w rzeczywistych wydarzeniach, które mają miejsce już w teraźniejszości. Tak szczerze, obie opcje są możliwe. Równie dobrze może być w retrospekcji na przykład rasa, jak i powrócić do serialu, na przykład ninja znajdą ją gdzieś na wygnaniu albo uwolnią z więzienia, bo w końcu została aresztowana i nie wiadomo, co się z nią dalej stało. A co do jej mocy, aktualnie możemy tylko i wyłącznie spekulować, jednak obstawiam, że będzie to jakieś powydziwiane coś. Pamiętajcie, że w nowym Ninjago mamy dużo właśnie takich cudacznych mocy. Technologię, ciepło, syntezę. No i teraz właśnie to coś, co posiada Zeatrix. Jakbym miał strzelać, to powiedziałbym, że będzie to moc odpychania, może moc jakiejś energii połączonej z magnetyzmem, coś takiego. Tak szczerze, to wygląda to naprawdę ciekawie. W końcu jest na tyle potężna, że była w stanie odepchnąć Lorda Rasa za pomocą swojej mocy. Więc odpychanie, no może wydaje się to głupia moc, ale patrząc na to, jak dziwne moce już dostaliśmy, to równie dobrze i ta jest możliwa. Czymkolwiek by ta moc nie była, poznamy ją prawdopodobnie już w przyszłym roku, czyli w sezonie drugim. Ja nie mogę się doczekać, bo jest to naprawdę ciekawy temat, a sama postać wydaje się być również interesująca. Dajcie znać, co sądzicie o Zeatrix, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!